Masiema, witam was w kolejnym poradniku, jak wgrać moje oświetlenie. Wiem, że umiało już być dawno, przepraszam, ale ważne, że jest. Pobieracie sobie oczywiście plik, który jest w opisie, rozpakowujecie go, dochodzicie do data, teraz musicie wejść w swój folder instalacyjny Farminga. A jeżeli macie na Steamie, no to jest to bardzo proste, wchodzicie w bibliotekę, klikacie prawym na Farminga, właściwości, pliki lokalne i przeglądaj. Tutaj macie wtedy wasze wszystkie pliki i wrzucacie to po prostu w ten sposób, że datę przenosicie tutaj. Wam wszystko podmieniacie sobie, tutaj macie oczywiście oświetlenie. Wrzuciłem od razu wam wszystko, bo nie pamiętam, jak to tam dokładnie było. Ale wrzucacie sobie po prostu całą datę tu i x64. Po tym, jak zainstalujecie shadery, to oczywiście też macie link do shaderów, wchodzicie sobie w linki. Ja mam wersję 5.5.2 i tą wam podrzuciłem. Możecie sobie od razu też pobrać moda i wrzucić go, zapewne go będziecie mieli. Dużo osób z niego korzysta. No i co? Później jak zainstalujecie shadery, to wrzucacie sobie ten x64 właśnie do x64, czyli tutaj, żeby też podmienić, czyli przyciągacie po prostu sobie tu do głównego folderu. Macie oczywiście shader i wszystkie shadery plus tekstury wam wrzuciłem, bo żeby tam nie było, że kogoś nie wygląda tak samo, nie? No i co? No i to tyle tak naprawdę. Nie możemy przejść do gry. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz bardzo ważną. A więc tak, jak już jesteśmy w grze, to pierwsze co? Włączamy sobie w dodatkowych ustawieniach oświetlenie na Elm Creek, czyli na tą mapę oryginalną. Tak jak widzicie, jak się tutaj przestawi, to już to inaczej wygląda. Znaczy możecie te swoje ustawić, nie? To zależy jak komu się tam to podoba, nie? Akurat tutaj jakiejś dużej różnicy nie będzie, chyba że faktycznie włączymy z jakiejś innej mapy, nie? To wtedy już ta różnica może być znacząca. Ale ja ogólnie zostałem sobie na Elm Creeku, tak jak miałem. I teraz przechodzimy sobie do sklepu i wchodzicie w jakąkolwiek maszynę. Jest to dowolne, możecie sobie wejść w przyczepę, możecie sobie wejść w ciągnik. Ja sobie zawsze wchodzę jakoś tam losowo i na przykład klikam na ten ciągnik i wychodzimy po prostu z niego. I wtedy nam się przeładowuje environment i wygląda to już inaczej. Jeszcze mogę tak wam podpowiedzieć, jeżeli mrygają wam shadery miejscami, to włączcie sobie shadery, addons i tutaj wybierzcie swoją rozdziałkę. Czasami mogą być tutaj trzy rozdziałki, czasami mogą być dwie rozdziałki, myślcie swoją. Musicie zobaczyć po prostu, na której wam nie mryga, bo zobaczcie, jak ja włączę to, to widzicie, na ekranie się pojawiają takie dziwne cienie, nie? Jak włączę to, no to już wtedy tych cieni nie ma. Jest to wszystko elegancko widoczne wtedy, ale to już musicie tam sobie sami potestować. Na multi, jeżeli chodzi o multi, to te cienie praktycznie zawsze będą wam mrygać, bo to zależy od przeciążenia sieci. Jeżeli będziecie mieli duże przeciążenie sieci na przykład, gdzie na multi jest to praktycznie zawsze w farmingu, to już te shadery wam działać nie będą poprawnie. Ale to na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że to oświetlenie będzie wam się podobało i że będzie wyglądało tak samo, tak jak u mnie. Trzymajcie się, do następnego, na razie, cześć.